Szanowni Państwo, rozłożmy następującą nierówność trygonometryczną. Sinus x dodać cosinus x większe bądź równe 0. Zanim powiemy sobie cokolwiek o tej nierówności, powiemy sobie o niej to, co należy powiedzieć na początku, czyli zrobimy założenia. Dziedziną sinusa i kosinusa jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, zatem założenia są tak proste, jak tylko mogą być. X może być dowolny. I teraz, proszę Państwa, przypatrzmy się dokładnie tej nierówności. Rozwiązywaliśmy podobne równanie, gdzie tu było znak równości. To równanie można było rozwiązać metodą bardzo pomysłową, gdzie przenosiło się jeden ze składników na drugą stronę, dzieliło się stronami przez sinus bądź kosinus, otrzymywało się tangens i dalej już szło. Proszę Państwa, powstaje pytanie, czy tę metodę można zastosować dla nierówności i dlaczego nie? Żartuję, oczywiście formalnie można, ale jest to kłopotliwe. Dlaczego? Bo dzielenie obu stron nierówności przez jakiekolwiek wyrażenie, które zawiera niewiadomą, jest potencjalnie problematyczne. Dlaczego? Dlatego, że mnożąc bądź dzieląc nierówność przez jakąkolwiek liczbę różną od zera, należy pamiętać, że jeśli liczba ta jest ujemna, trzeba zmienić zwrot tej nierówności. Zatem gdybyśmy na przykład dzielili stronami naszą nierówność przez cosinus x, to należałoby rozpatrywać dwa przypadki, właściwie trzy. Kiedy cosinus x jest równy 0, ten przypadek rozpatrujemy osobno, bo dzielenie nie jest w ogóle dozwolone. Następnie, kiedy cosinus x jest dodatni, wtedy dzielimy nie zmieniając zwrotu. I następnie, kiedy cosinus x jest ujemny, wtedy dzielimy zmieniając zwrot. Proszę Państwa, szybkie rozwiązanie, które zmusza nas do rozpatrzenia trzech przypadków, przestaje być tak szybkie. Tak? Ta metoda, o ile opłacała się w przypadku równań, rzeczywiście rozwiązywanie otrzymywaliśmy dość szybko, w przypadku nierówności zupełnie nie jest czasowo opłacalna. Będzie więcej pisania niż metodą z przekształceniem lewej strony. Zatem, proszę Państwa, zrobimy inaczej. Przekształcimy lewą stronę do takiej postaci, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy na przykład zamienić cosinus x, korzystając ze wzoru redukcyjnego, na sinus pi drugich odjąć x. Następnie zastosować wzór na sumę sinusów i dalej liczyć. To jest całkowicie poprawny sposób. Wcale nie taki zły. Otrzymalibyśmy rozwiązanie wcale nie tak późno. To nie byłyby długie obliczenia. Ale możemy to zrobić również inną metodą. Możemy wykorzystać to, co już wiemy. Możemy stronami naszą nierówność pomnożyć przez pierwiastek z 2 przez 2. Dlaczego pierwiastek z 2 przez 2? Ano dlatego, że po lewej stronie mam wyrażenie postaci a sinus x dodać b cosinus x, gdzie a i b są równe 1. Jak podniosę a i b do kwadratu, sumuję i spierwiastkuję, otrzymam pierwiastek z 2. Zatem podzielić należy przez pierwiastek z 2 stronami. Podzielenie przez pierwiastek z 2 to jest to samo, co pomnożenie przez pierwiastek z 2 przez 2. Tak czy siak otrzymuję coś takiego. Pierwiastek z 2 przez 2 sinus x dodać pierwiastek z 2 przez 2 cosinus x większe lub równe 0. I teraz zauważam, że pierwiastek z 2 przez 2 mogę zapisać jako cosinus pi czwartych. Tak, to jest cosinus pi czwartych, więc napiszę tak. Sinus x razy cosinus pi czwartych dodać cosinus x razy pierwiastek z 2 przez 2, który teraz zapiszę jako sinus pi czwartych. I to ma być większe bądź równe 0. No i teraz, proszę Państwa, po lewej stronie mam po prostu wzór na sinus sumy dwóch liczb. Jest to sinus x dodać pi czwartych i to ma być większe bądź równe 0. No, proszę Państwa, jestem już prawie w domu, ale gdybym miał tutaj sinus x większe lub równe 0, to nie byłoby żadnego kłopotu. Mam sinus x dodać pi czwartych większe lub równe 0. Mogę teraz znowu postąpić na kilka sposobów. Mógłbym na przykład zamienić x plus pi czwartych na zmienną pomocniczą t, rozwiązać nierówność sinus t większe lub równe 0 i potem wrócić do zmiennej x. Mogę też naszkicować wykres lewej strony i popatrzeć, który jego fragment leży powyżej, który poniżej osi odciętych. Zastosujmy, proszę Państwa, oba te sposoby. Zobaczmy obama metodami, jak to rozwiązanie będzie wyglądało. Zatem sposób pierwszy. Sposób pierwszy. Podstawą zmienną pomocniczą t równa się x dodać pi czwartych. Otrzymuję wówczas nierówność sinus t większe lub równe od zera. Tak? Szybciutko szkicuję sobie. Mały fragment sinusa zmieścił mi się tylko na moim rysunku, ale to jest akurat ten, który potrzeba. Teraz oś odciętych to jest t, a nie x. Tak? Tu mamy y równe sinus t, tu jest pi.
Zatem T należy do przedziału, uwaga, domkniętego od 0 do pi. Tak, od 0 do pi. Ale oczywiście wykres sinusa powtarza się co 2 pi, dlatego to mamy 0 plus 2k pi, czyli 2k pi, pi plus 2k pi. Tak? I teraz uwaga. Gdzie oczywiście k jest całkowite. I teraz uwaga. Skoro t, czyli x dodać pi czwartek jest w tym przedziale, no to jakie jest x? Żeby to ładnie zobaczyć, to zapiszę tę własność liczby t w nieco inny sposób. Napiszę to tak. 2k pi mniejsze lub równe od t, mniejsze lub równe od pi plus 2k pi, gdzie k jest całkowite. Nie napisałem t, dlatego że od razu napiszę zamiast t x plus pi czwartek, x dodać pi czwartych. Dlaczego napisałem tak, zamiast x dodać pi czwartych należy do przedziału? Ano dlatego, że teraz mam po prostu układ nierówności, od których mogę stronami odjąć pi czwartych. Skoro mam układ nierówności, od których mogę stronami odjąć pi czwartych, to otrzymam coś takiego. Minus pi czwartych plus 2k pi, mniejsze równe od x, mniejsze równe od 3 czwarte pi plus 2k pi. Gdzie k jest całkowite. No i gdybym chciał teraz wrócić do zapisu z przedziałem, napisałbym, że x należy do przedziału od minus pi czwartych plus 2k pi do 3 czwartych pi plus 2k pi, domkniętego tym razem, gdzie k jest liczbą całkowitą. I proszę Państwa, zadanie jest rozwiązane sposobem pierwszym, ale jak powiedziałem, możemy też zastosować sposób drugi. Czyli naszkicować wykres funkcji y równa się sinus x plus pi czwartych. Zróbmy to mniej więcej. Tym razem na osi odciętych jest już x. Nie ma żadnej zmiennej pomocniczej t. Zobaczmy. Jeśli mam wykres funkcji sinus, który wygląda mniej więcej tak. Tak, tu jest 2pi, tu jest pi, tu jest 0, tu jest 1, tu jest minus 1. To żeby otrzymać z tego wykresu funkcji sinus, wykres funkcji y równa sinus x dodać pi czwartych, muszę go przesunąć o wektor minus pi czwartych 0. Muszę go przesunąć o pi czwartych jednostek w lewo. Zatem zróbmy to. Oczywiście mój rysunek jest bardzo przybliżony. Tak, tu będzie minus pi czwartych. Tu będzie 3 czwarte pi. Tu będzie 7 czwartych pi. Rysuję tylko fragment o długości 2 pi, od 0 do 2 pi, po przesunięciu od minus pi czwartych do 7 czwartych pi. Wygląda to jakoś tak. No i proszę Państwa, interesuje mnie, oczywiście to dalej można przedłużyć okresowo w obie strony, interesuje mnie ten fragment, który leży powyżej osi odciętych, bo wyrażenie sinus x dodać pi czwartych ma być większe lub równe 0. Czyli interesuje mnie ten kawałek. Oj, przepraszam. Ten kawałek. Czyli kawałek od minus pi czwartych do 3 czwartych pi. Domknięty, bo interesuje mnie wszystko, co leży nad osią odciętych lub na tej osi, większe lub równe 0. Zatem od minus pi czwartych i ponieważ to się powtarza okresowo, to będzie plus 2k pi do 3 czwartych pi plus 2k pi, gdzie k jest całkowite. Proszę Państwa, obojętnie czy pierwszym sposobem, który wymagał troszkę więcej pisania, ale za to nie wymaga umiejętności przekształcania wykresów funkcji, czy też drugim sposobem, gdzie nieco mniej pisałem, ale troszkę więcej rysowałem i musiałem umieć przekształcać wykresu funkcji, ale to i tak umiem. Więc proszę Państwa, obojętnie czy pierwszym, czy drugim sposobem otrzymałem rozwiązanie. Rzecz jasna, formalnie to rozwiązanie należałoby zapisać inaczej. X jest rozwiązaniem wyjściowej nierówności wtedy, tylko wtedy, gdy istnieje takie k całkowite, że x należy do przedziału tej postaci, bądź też zbiór rozwiązań wyjściowej nierówności jest to suma wszystkich tych przedziałów, gdzie k przebiega zbiór liczb całkowitych. Ale oczywiście my używamy umowy, zgodnie z którą taki skrót myślowy, który nie wymaga tyle pisania, jest dokładnie zapisem tego, o co nam chodzi. Zatem zadanie jest rozwiązane. Dziękuję Państwu bardzo.